zademonstruję kolejne zadanie egzaminacyjne. Będzie to przeprowadzenie motocykla. Pamiętajmy, że przy przeprowadzeniu motocykla nie musimy odpalać motocykla. Powinien on się znajdować jak najbliżej prawej strony, gdyż promień skrętu Hondy jest strasznie, strasznie duży. I żeby to zadanie prawidłowo wykonać, pamiętajmy, siadamy na motocykl, składamy sobie nóżkę. Pierwszym naszym elementem, jakim powinno być, to skręcenie kierownicy maksymalnie w prawo, bo przeprowadzenie motocykla będziemy wykonywać na 3 zmiany kierunku jazdy, co jest bardzo istotne. Możemy się przemieścić do tyłu, do przodu i do tyłu, czyli 3 razy możemy korygować tor jazdy. Najczęstszym błędem jest to, że podczas stresu egzaminacyjnego kursanci robią to na 5, na 6 razy. Co jest istotne, siadamy na motocykl, jak jest on ustawiony blisko prawej strony, bo niejednokrotnie zdarza się taka sytuacja, że ktoś przed nami kończy egzamin, za chwilę ja to zademonstruję, motocykl jest ustawiony z lewej strony. Jeżeli usiądziemy i zaczniemy zadanie egzaminacyjne, nie ma możliwości korekty tego zadania, czyli zaakceptowanie, kiedy usiądziemy na motocykl, musimy to zadanie już wykonać. Maksymalny skręt w prawo i jedziemy sobie do tyłu, na maksymalnie skręconej kierownicy. Do samego końca jedziemy. O. Teraz sobie odkręcamy w lewo. Proszę bardzo, to jest druga zmiana kierunku jazdy. Jedziemy do przodu. Wyrównujemy tor jazdy, prostujemy kierownicę i na nogach sobie do tyłu spokojnie przesuwamy się. Na to wykonanie tego zadania mamy 5 minut. I co jest najważniejsze, że zadanie kończy się w momencie, kiedy postawimy go na nóżce. My możemy po linii deptać, nie ma możliwości, aby nóżka lub motocykl był na linii, on nie musi być tutaj równo, musi się znajdować w polu tego zatrzymania. Dopiero zejście z motocykla jest zakończeniem zadania przeprowadzenia. Co trzeba też zaznaczyć, że dozwolone są dwie formy, czyli tą, którą przed chwilą zademonstrowałem, siedząc na motocyklu go przeprowadzenie, oraz można stojąc też ten motocykl przeprowadzić. Dlaczego nie zalecam tej formy dla osób, które mają wzrost 1,70 m, 1,80 m? Siedząc na motocyklu czujemy stabilność tego motocykla. W momencie, kiedy zaczynamy go w ten sposób na maksymalnym skręcie w prawo przeprowadzać, istnieje potężne ryzyko, że motocykl przeważy nas na prawą stronę. Pamiętajmy, że masa tego motocykla to jest 213 kg. I 213 kg poleci w prawo, a my razem z tym motocyklem. W tej chwili chcę pokazać, jak nie należy tego zadania zaczynać, bo niejednokrotnie jest tak, że kursant kończący już egzamin na placu manewrowym dostaje polecenie ustawienia w pozycji początkowej, czyli w tym polu zatrzymania, i on ten motocykl ustawia w tej pozycji, bo on kończy zadanie i już za nic nie będzie rozliczany. Dlatego uczulam, że na egzaminie, w momencie, kiedy przyjdziemy i zastaniemy tak ustawiony motocykl, należy powiadomić egzaminatora, że pozycja początkowa motocykla jest zła. On powinien znajdować się blisko prawej strony, bądź ewidentnie oś od środka, czyli bardziej prawa strona oś. Jeżeli będzie znajdował się tak jak teraz, i to, co ja chcę pokazać, siadam na motocykl, akceptuję pozycję początkową motocykla, nie zgłaszam temu egzaminatorowi tego faktu, składam nóżkę, proszę bardzo, maksymalny skręt w prawo na 3 razy, po przejechaniu 20 cm jest linia i zadanie niestety musimy powtórzyć. W momencie, kiedy byśmy zasygnalizowali, że pozycja początkowa motocykla była zła, egzaminator bez problemu nam ten motocykl w sposób prawidłowy ustawi. Czyli pamiętajmy, pozycja początkowa to jest środek,
bądź bliżej prawej strony. Z takiej pozycji powinniśmy i pamiętajmy, aby przednie koło było blisko linii. Nie może być takiej sytuacji, że ktoś wcześniej nawet na środku nam ustawi ten motocykl, ale do linii nam brakuje jakieś 10-15 cm. Bo wykonując to zadanie, tak jak w tej chwili, to co chcę zademonstrować, z przodu brakuje nam 30 cm, składam mimo nóżkę, mimo pełnego skrętu, mam linię i proszę bardzo, nie ma opcji, aby bez zahaczenia z przodu linii wykonał kolejny skręt. Czyli przed rozpoczęciem tego zadania bardzo istotne, motocykl na środku i przednie koło przy samej linii początkowej. Tak, czyli pokazujemy jeszcze raz przy samej linii koło motocykla, maksymalny skręt w prawo, jedziemy na maksymalnej kierownicy do tyłu. Nie mamy obowiązku upewnienia się tutaj, dlaczego? Bo to jest manewr wyprowadzenia motocykla z garażu. Czyli my nie rozpoczynamy jazdy, my po prostu przetaczamy ten motocykl. Pokazuję jeszcze raz siedząc, bo jest naprawdę wygodniej. Wyprostujemy, czyli była druga zmiana kierunku jazdy. Trzecia to jest cofnięcie do tyłu i pamiętajmy, że to cofnięcie do tyłu to jest tak jak z garażu, żeby nam się przednie koło schowało poniżej tej linii z prawej strony. Ustawiamy na nóżkę, dopiero schodzimy i to jest koniec zadania przeprowadzenia motocykla. Kolejnym zadaniem jest przygotowanie do jazdy, które nas zobowiązuje do założenia rękawic, założenie kasku. Pamiętajmy, ten kask musi być zabezpieczony. Ja za chwileczkę przygotowanie motocyklisty zademonstruję i chcę pokazać przygotowanie motocykla do jazdy przed rozpoczęciem jazdy.